Dzień dobry. Wiem, że być może temat, który teraz chcemy Państwu zaproponować, a więc sport i wysiłek fizyczny, nie jest najbardziej popularny przed świętami, ale jestem pewna, że zaraz po świętach część z Państwa będzie chciała szykować formę na lato. Stąd nasza wizyta w Centrum Przygotowania Indywidualnego i rozmowa z Michałem Mirotą, trenerem. Dzień dobry, witamy serdecznie przed świętami jeszcze. Dzień dobry Państwu. No, część z naszych widzów zastanawia się, jak przeżyć te święta, żeby za bardzo nie przytyć, no a jednocześnie, żeby popróbować tych wszystkich specjałów, które tak starannie szykujemy na święta Zmartwychwstania. Jaki jest sposób trenera na to? Ja między posiłkami staram się dużo ruszać. Staram się wszystko jeść, no bo po to są też święta. Po to się spotykamy, żeby wszystkiego spróbować. Ale ten ruch jest dla nas najważniejszy. Małe porcje. Ja osobiście unikam pieczywa. Ale czy, Michał, jest tak, że próbujesz wszystkiego? Bo na stole wielkanocnym mamy i szynkę, i salceson, i pasztety, które są dość kaloryczne, chociaż pyszne, no i serniki, ciasta. No to tego wszystkiego jest dużo. Trudno unikać glutenu, trudno unikać mąki, węglowodanów, kiedy to wszystko kusi. A poza tym rzeczywiście po to jest ten czas, prawda? Tak, po to jest ten czas i ja osobiście próbuję wszystkiego, bo moja mama, babcia czy teściowa nie dałyby mi nie spróbować, więc staram się robić to w małych ilościach. Pieczywa i rzeczywiście alkoholu z umiarem. Alkoholu z umiarem albo wcale. Ja proponuję wcale. Mhm. No i powiedziałeś o ruchu. Jednak przyznam, że trochę trudno po zimie ludziom, którzy nie mają do czynienia na co dzień ze sportem, zrywać się, zakładać trampki i iść biegać do lasu. Więc co możemy im zaproponować? Zaproponowałbym szybki marsz. Nawet między tymi posiłkami, jeżeli mamy czas, rodzinnie wybrać się, przejść do parku. A ostatni posiłek, o której Twoim zdaniem powinien być zjedzony, żeby za bardzo nie obciążał układu trawiennego? Ja osobiście polecam już o 18 zakończyć jedzenie. Osobiście, bo ponieważ ja się wtedy dobrze czuję. No właśnie. A Ty przecież we wtorek już zaczynasz treningi tutaj z młodymi ludźmi, z dziećmi, które są zawsze pełne energii, więc też musisz być w formie, prawda? Więc jak wygląda ten poniedziałek u Ciebie, jeżeli chodzi o świętowanie? U mnie poniedziałek już wygląda tak, że tylko idziemy na śniadanko. Jemy barszcz i obiad u mamy i od 15 jesteśmy wolni. Mi jest troszeczkę łatwiej, bo cały rok jestem na diecie tak zwanej i w poniedziałek już sobie staram się, żeby ten wtorek wejść lżej, nie obiadać. A kiedy chcielibyśmy się już tak na serio zająć swoją formą, taką sportową, to od czego powinniśmy zacząć? Na pewno powinniśmy zacząć od ruchu. Ograniczenia jedzenia, ograniczenia tak zwanego śmieciowego jedzenia, cukru. No to już zależy indywidualnie od osób. W tych czasach trzeba też się przebadać, ale najważniejsze to jedzenie i ruch. No to co, może pokażemy jakieś ćwiczenie takie na początek naszym widzom, żeby wiedzieli od czego zacząć. Zapraszam. Co Was czeka, jeżeli będziecie chcieli o taką formę mistrzowską powalczyć? Zapraszam. Michał mówił, żeby chodzić, no to chodzę, ale ile można, tak? Chodzenie to jest sprawa indywidualna. Powiedziałbym szczerze, zacząć od tyle, ile możemy. Przejść najpierw kilometr, progresować sobie na 2, 3, 4, 5. Czasowo minimum 20 minut można zacząć. 20 minut to jest dobry dystans. To akurat jest bieżnia samonapędzająca się, także im szybciej chodzę, to ona się szybciej rusza. Zobaczcie, trzeba uważać, żeby nie spać. No ale nie musimy mieć takich urządzeń, żeby po prostu się ruszać, prawda? Nie. Więc idziemy w plener. Tak jest. Możemy iść spokojnie sobie w marsz w plener. Możemy wchodzić pod górkę, z górki. Jeżeli znajdziemy schody, możemy je też wykorzystać do marszu. Ogólnie każdy trening zaczynałbym od marszu, od biegu, żeby podnieść temperaturę ciała i kształtować tą wytrzymałość. W jakich butach chodzimy? W butach sportowych. Buty sportowe, czyli to, w co musimy zainwestować, to po prostu buty sportowe o sprężystej podeszwie, tak? Tak. To jest marsz, to jest najtańszy, jakby powiedzieć, sport, który możemy uprawiać. Nie trzeba specjalistycznego sprzętu, po prostu wygodne buty i wyruszamy. Jeżeli jesteście zainteresowani, jakie jeszcze ćwiczenia mogą pomóc nam budować formę, dobrą sylwetkę i świetne samopoczucie, to zapraszam na nasze drugie spotkanie. Wtedy razem z Michałem pokażemy Wam inne ćwiczenia, które można wykonać w domu, a które doskonale się sprawdzą. Zapraszam na godzinę 16:50, czyli przed Ekspresem Republiki.